Jacek Cudny, Kaczka Pływaczka. Wszystkie kaczki, tak to bywa, lubią sobie w stawie pływać. No bo stare oraz młode mają w genach swoich wodę. Kiedyś, pośród kaczych stadek, trafił się kaczki przypadek takiej spod znaku wodnika, która, co tu dużo wnikać, była superwodną kaczką. Zwano ją kaczką pływaczką. Zgodnie z jej naturą kaczą, dzionek swój lubiła zacząć od wizyty w stawie. Co dzień, by się relaksować w wodzie. Tam pływała swoim stylem, bo przez długą chwilę owa kaczka, to cicheca, wciąż pływała, cóż, na plecach. I kwakała, tak na wznak, niczym w transie. Kwa, kwa, kwa. Tenże komplet, luz i staw zawiódł ją w krainę sław. Owa kaczka, nie inaczej, przeszła do historii kaczej, bo pływała wciąż na luzie. Całe życie oraz dłużej. Gdy straciła już ubranko, upierzone mocno w dzianko i siedziała w piekarniku, piekła się w nim na luziku. No bo była przekonana, że jako wyluzowana, nie za chuda, nie za tłusta, się rozpłynie komuś w ustach. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba Ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.